Dzień dobry. Dzisiaj wiele osób mówiło o komunikowaniu się. Komunikowanie się jest tym, co nas otacza. Wszystko jest komunikacją. Mówiliśmy o komunikacji językowej, o komunikacji za pomocą sztuki, o komunikowaniu się za pomocą dragów, papierosów i czegoś tam jeszcze. Czyli wszystko, co nas otacza, jest komunikacją. Ta ścieżka komunikowania się fascynowała mnie od małego, od małego dziecka. I zawsze byłam zdumiona, że ludzie komunikując się nie docierają do sedna albo mówią dookoła tego, co się dzieje. Ta ścieżka komunikacji jest ścieżką, na którą chciałam was dzisiaj zaprosić, na taką przechadzkę, ścieżką komunikacji po terenie pełnym trudnych konfliktów. Bowiem chciałam dzisiaj mówić o konfliktach i o tym, jaką ścieżkę wybrać, żeby z tych konfliktów wyjść najmniej potłuczonym, a może nawet zadowolonym. Kto to wie, czy konflikty są złe, czy dobre? Czym są w ogóle konflikty? Dlaczego o nich mówimy? Dlatego, że życie społeczne pełne jest konfliktów. Nie ma życia społecznego bez konfliktów. Nie byłoby konfliktów, gdyby nie było życia społecznego. Konflikty przeżywają wszyscy i malutkie dzieci, wbrew pozorom i wbrew temu, co dorośli mówią. Dorośli mają bardzo poważne konflikty, ale młodzież ma również wiele trudnych konfliktów. Z badań, które prowadziło moje koło naukowe Negocjator w PWSZ-ce wynika, że o konfliktach, które dzieją się między uczniami, wiedzą dorośli tylko w 30%. 70% konfliktów, które młodzież przeżywa między sobą, to są konflikty, które muszą rozwiązać sami, za pomocą własnych sposobów. Co to jest konflikt? To jest jedna z tysiąca definicji. Najprostsza to jest rozbieżność interesów, czyli naszych potrzeb, pragnień, wartości, chęci, możliwości lub przekonanie stron, że ich aktualne dążenia nie mogą być realizowane równocześnie. Strony to są dwie osoby, czasem jest więcej w konflikcie. Jeżeli tak jest, jeżeli konflikty tkwią w życiu społecznym, powinniśmy sobie z nimi w jakiś sposób radzić. Ale konotacje nasze są na ogół negatywne. Konflikty są złe, konflikty są niedobre. Konfliktami trzeba walczyć. Konflikty wyzwalają złe energie. Konflikty kończą się źle, stratami moralnymi, materialnymi, emocjonalnymi. A przecież skoro są, to znaczy, że życie pełne konfliktów jest potrzebne, że człowiek, który nie przeżywa konfliktów, to nie żyje. Czyli z konfliktami trzeba sobie w jakiś sposób radzić. Uczą nas, jak radzić sobie z konfliktami? Nie, ponieważ tych 70% konfliktów nie widzą. Wobec tego, mówiąc o konfliktach, chciałam powiedzieć, że w konfliktach, skoro one są, musimy się jakoś zachować. Skoro jakoś się zachowujemy, to musimy przyjąć jakąś, wybrać którąś ze ścieżek. Tych ścieżek jest kilkanaście. Ja pokażę tylko te najbardziej popularne ścieżki. Pierwszą ścieżką, którą kroczymy, kiedy napotykamy na konflikt, jest walka. Walka jest odruchem podstawowym, odruchem zbudowanym na pierwotnych instynktach. Atakują, trzeba walczyć, walczę. No, jeżeli walczę, to pewnie jest z drugiej strony ktoś, kto też ze mną walczy. Albo w tej walce wygrywam, albo w tej walce przegrywam. Uleganie nie jest przyjemnym uczuciem. Walka daje powera. Niektórzy uczą się walczyć całe życie i to im daje moc i siłę sprawczą. To nie są sympatyczni ludzie. My w konfliktach nie lubimy zarówno sytuacji, które sprawiają nam trudności, ale nie lubimy też ludzi, którzy nam przeszkadzają realizować nasze dążenia. Wobec tego może to nie jest ta ścieżka, może jest jakaś inna. Popatrzmy. O, nie ma konfliktów, nie widzę konfliktów, nie chcę widzieć konfliktów, nie ma konfliktu, to nieprawda, że są konflikty. I w ten sposób odsuwamy rzeczywistość, która nas napotyka i udajemy, że wszystko jest ok. Nie jest ok, jak widać, można to też tak wyglądać, ale pozornie wszystko jest w porządku. Tylko nagromadzone, nierozwiązane sytuacje sporne prowadzą często do ucieczki. Proszę bardzo, to jest jedna z ucieczek. Jest fajnie, jest ok, jest sympatycznie, nie pamiętam, nie widzę, jestem w dobrym towarzystwie. A może jakaś inna ucieczka? Bardziej kategoryczna. Kumulowane przez długi czas negatywne emocje związane z nierozwiązanym konfliktem powodują drastyczne rozwiązania, szkodzące samemu sobie albo co gorsza innym. Ale to był uczeń. To był uczeń, który miał jakieś potworne, nierozwiązane konflikty. Ktoś tego nie zauważył w odpowiednim czasie i tak to się skończyło. Wobec tego to może nie jest dobra ścieżka walka, może to nie jest dobra ścieżka unikanie, może to nie jest dobra ścieżka poddawanie się, żeby przeżyć. Może to są jakieś inne ścieżki. Tutaj chciałam pokazać na planszy
moje interesy i interesy drugiego partnera. Jest taka ścieżka, ale to jest tylko jeden z tych kwadracików, gdzie wszyscy się cieszą. Czyli i wygrany jest jeden win-win, wygrywamy. Jeżeli ja wygrywam, to mój partner nie czuje się dobrze. Jeżeli on wygrywa, to ja przegrywam. Jeżeli unikam sytuacji i udaję, że konfliktów nie ma, przegrywamy oboje, bo konflikt rośnie, 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 a my udajemy, że go nie ma, po czym kończy się tak, jak było samobójstwem albo, nie daj Boże, jeszcze gorszym incydentem czy sytuacją jakimś zabójstwem. Ale mamy taki przesympatyczny kwadracik, tak mówią teoretycy i praktycy, który pokazuje, że możemy znaleźć ścieżkę, na której znajdziemy porozumienie, że będziemy zadowoleni i ty, i ja. Czy to jest możliwe? No jest możliwe, ale to jest niezwykle trudne. Dlaczego jest takie trudne? Bo zaczyna się komunikacja w trudnych sytuacjach. I kiedy musimy sobie uświadomić, że ktoś, kto mówi coś innego na temat, o którym my myślimy, ma inne zdanie, nie chce nam pomóc, co gorsza jeszcze nam przeszkadza w forsowaniu czy w osiągnięciu naszego celu, to powinniśmy posiłkować się wówczas takim bardzo sympatyczną fraszką Staudingera. Nie zawsze trzeba mieć zadrania tego, co jest innego zdania. A więc jeżeli on jest innego zdania, to nie musi być draniem, a jeżeli nie jest draniem i ma takie same prawa jak ja i też czegoś chce i spojrzę na niego z szacunkiem jak na człowieka, chociaż wkurza mnie niemożliwie i w ogóle to niemożliwe, że mogło być okrągłe, jak jest kwadratowe, to wobec tego przechodzimy do takiej ścieżki, która jest ścieżką zwaną trudną rozmową. Rozmowy w ogóle są trudne, rozmowy skuteczne są trudne, komunikacja jest trudna. Tej komunikacji uczono nas, tej nowej komunikacji, dopiero po 90-tych latach. Moi pracownicy, współpracownicy mówili, ale po co się uczyć komunikacji? Przecież my jesteśmy skuteczni, mamy doktoraty, mamy stopnie specjalizacji językiem pełnym manipulacji. I to pokolenie jeszcze funkcjonuje. Oni nie potrafią rozmawiać normalnie, uczciwie, bo trudna rozmowa to jest mówienie o swoich uczuciach, o swoich potrzebach. Nie zawsze trzeba to mówić i nie wszędzie, ale w sytuacjach trudnych należy być gotowym do takiej konfrontacji z cudzymi uczuciami i z cudzymi problemami i z własnymi. Czyli trudna rozmowa. Tego można się nauczyć? Można. W zasadzie człowiek jest wyuczalny, wszystkiego się może nauczyć. Trudna rozmowa jest jedną ze ścieżek, ale ta trudna rozmowa może przyjąć określone, właściwe tory. To są takie profesjonalne rozmowy. Profesjonalną rozmową są na przykład negocjacje. My jesteśmy tak nauczeni negocjacji. Kiedy w 96 roku, 1900, czyli ubiegłym tysiącleciu, uczestniczyłam w szkoleniach w Helsińskiej Szkole Praw Człowieka w Warszawie, gdzie uczono nas komunikacji, negocjacji, mediacji, to były pierwsze szkoły. Wówczas Bill Lincoln i Elka i Zbyszek Czwartosze uczyli nas mediacji, negocjacji. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, o czym oni mówią. Mediacje? Co to jest? Medytacja? Do dzisiaj niektórzy ludzie mylą mediację z medytacją. Jakieś negocjacje, jakieś głupoty, jakieś rozmowy o zepsutym samochodzie, o pomalowanym parkanie, zalanej piwnicy. Kto by się tym przejmował w Polsce w czasach, kiedy mieliśmy takie problemy egzystencjalne? A zatem od tego czasu minęło 20 lat. Profesjonalnych negocjatorów już mamy, mamy zawodowych negocjatorów, ale negocjacji opartych na porozumieniu, gdzie chodzi nam o dobro twoje i moje, jest niewiele. To są te negocjacje społeczne, to są te negocjacje rodzinne. Czy na tej sali jest chociaż jedna osoba, która w życiu nie znalazła się w sporze z inną osobą, czyli w sytuacji konfliktowej? Podejrzewam, że takiej osoby nie ma. Bo jak mówię, od przedszkola do Opola siedzimy w tych konfliktach. Skoro tak jest i skoro możemy się uczyć negocjacji, to może tych negocjacji opartych na porozumieniu, gdzie przestrzeganie określonych reguł pozwala nam wygenerować nowe rozwiązanie. Niekoniecznie pójść na kompromis. Kompromis jest najbardziej popularnym sposobem dochodzenia do konsensusu, czyli zgody. Ale ów kompromis ma to do siebie, że jesteśmy trochę z tego niezadowoleni, cośmy osiągnęli. Specjaliści mówią, jest to dzielenie pewnego wspólnego niezadowolenia. Ja bym powiedziała tak. Mówicie, że jak dojdziemy do kompromisu, to i wilk będzie syty, i owca cała. Guzik, prawda. Wilk jest nadgryziony, nie, owca jest nadgryziona, a wilk trochę głodny. To jest tak z kompromisem. Kompromis nie jest wcale fajny, ale jest często jedyną możliwością. Jest ciekawsze rozwiązanie, które wymaga kreatywności i podejścia otwartego do rozwiązania problemu. To się nazywa nie kompromis, tylko wspólne rozwiązywanie problemów, współpraca partnerska nad znalezieniem nowego rozwiązania. Wymaga ona tak dużych kompetencji,
oprócz oczywiście właściwego nastawienia, czyli szacunku dla drugiej osoby, tolerancji, zrozumienia, porozumienia. Ja bym nie chciała teraz zatruwać tutaj wszystkim tego, o czym mówię, czyli nie moralizować, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to życie, którym teraz funkcjonujemy, niezwykle zresztą ciekawe, generuje coraz więcej sytuacji trudnych, do których należą również sytuacje konfliktowe, ponieważ homogenizacja i wymieszanie się ludzi i społeczeństw pokazuje coraz więcej różnorodności. I my będziemy musieli być otwarci. Mówi się o młodzieży tak, wy musicie w przyszłości dać sobie z tym radę, wy sobie musicie dawać radę teraz. I ponieważ od 10 lat prowadzę mediacje sądowe i prywatne, najczęściej na zlecenie sądu jestem mediatorką i do mnie kierowane są sprawy konfliktowe, to przychodzą takie osoby, które, to jest negocjacja, nie jest to przyjemna rozmowa, jak widać, lekka, łatwa i przyjemna. Jest to trudna rozmowa, ale rozmowa, która daje ogromną satysfakcję, kiedy oczywiście osiągniemy porozumienie. Mediacje. Co to jest mediacja? Proszę nie mylić z medytacją. 10 lat temu 30% osób mówiło, że to jest medytacja, dzisiaj już tylko 2% badanych studentów. A więc mamy mediację. Jest to też proces rozwiązywania konfliktu za pomocą negocjacji, ale to są te strony, które wiedząc, że muszą rozwiązać problem, czując przymus wewnętrzny, a czasem zewnętrzny, rozwiązania problemu, szukają kogoś, kto pomoże im przetkać kanał komunikacji. Ja czasem się czuję jako mediatorka, jak ten kanalarz, który tak wyciorem przeciera te rury komunikacyjne między stronami. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w konflikcie my nie widzimy drugiego człowieka w sposób właściwy. My już wiemy, co on chce powiedzieć. On zawsze mówi to samo. Przecież on nic nowego nie powie. Co on mi może nowego powiedzieć? No i ten mediator musi udrażniać kanał komunikacji, parafrazując często jedną, drugą stronę. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby uśmierzyć konflikt i dojść do jakiegoś porozumienia. Mediacja ma przepiękne cechy. Jest poufna. To, co się dzieje między stronami i mediatorem, jest otoczony tajemnicą. I sąd też nie może dopytywać się, co było na mediacji, tylko protokół do mediatora idzie lub ugoda, którą strony podpisują. Jest poufna, ale też jest dobrowolna. Siła tej mediacji polega na tym, że strony chcą, nie muszą, przychodzą dobrowolnie, a z kolei ja się pod czymś podpisuję i chcę, to jestem bardziej tego przekonany, że będę przestrzegać porozumienia, które wspólnie wypracowaliśmy. Ale mediacja jest też neutralna i bezstronna. Czyli ten mediator to jest osoba, która mówi tak, no sorry, ale to jest wasz problem. Ja mogę wam pomóc, ja zarządzam sytuacją, ale nie problemem. Dziękuję, że zaprosiliście mnie do swojego problemu. Często są to problemy intymne. Ostatnio dostaję bardzo dużo spraw związanych z rozwodami. W rozwodach mamy do czynienia ze stronami bardzo często pokaleczonymi. Jestem zdumiona, że ludzie często wykształceni, inteligentni, piękni, na wysokich stanowiskach nie potrafią ze sobą do takiego stopnia rozmawiać, że w różnego typu zachowaniach tracą twarz, nadużywają dóbr osobistych, wywołują walkę, wołają policję, dochodzi do rękoczynów. To się wierzyć nie chce, że w życiu, które jest tak skomplikowane, takie mamy trudne, piękne, ale trudne życie, jeszcze dodatkowo eskalować konflikty tam, gdzie można usiąść spokojnie i porozmawiać, co możemy z tym zrobić, no tak, ale ten spokój wymaga zrealizowania pewnej głównej zasady. Oddziel człowieka od problemu. A ja nie mogę oddzielić, bo ona jest wredna, on jest głupi. Nie dogadamy się w życiu. A więc tych spraw cywilnych miałam bardzo dużo. W tych sprawach cywilnych, gdzie jestem, to pokażę Państwu, jak to wygląda. Ten facet w środku to mediator. Przeszukałam cały internet. Przy okazji powiem, bo byłoby to nieelegancko, że wszystkie zdjęcia pochodzą z internetu, bo prywatnych nie chciałam nadużywać bez zgody występujących osób na fotografiach. W całym internecie nie ma kobiety mediatorki. W Polsce przeważnie mediatorkami są kobiety. No ale to taki widocznie urok jest tego internetu. Więc mamy tutaj mediatora i dwie strony, które ze sobą rozmawiają. A teraz chciałam Państwu powiedzieć o mediacji rówieśniczej, ale zanim do niej dojdę, czyli wrócę jeszcze do mediatora, chciałam Państwu powiedzieć, że nie mając świadomości, bo człowiek nie wie, że dopóki się nie uczy psychologii, to nie wie, że posiada osobowość. Ja nie wiedziałam, że jestem mediatorką w sytuacji, kiedy miałam lat 20, przyjechałam ze studiów, wchodząc w spór moich rodziców. Ponieważ już studiowałam, mieszkałam we Wrocławiu, więc byłam poniekąd bezstronna i neutralna. Dziecko w sporze rodziców, w sytuacjach rozwodu, jest w bardzo trudnej sytuacji, jest tą trzecią stroną,
która jest bardzo zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, ale nie ma na niego wpływu najmniejszego. Mało tego, w tych wszystkich konfliktach, które rodzice przedstawiają, dziecko jest przedmiotem sporu, jest przedmiotem szantażu, ale wszyscy się podpierają dobrem dziecka. Osób, które potrafiły rozmawiać ze mną o dobru dziecka, tych par było chyba ze 3%. Cała reszta myślała tylko o sobie i o tym, jak drugiej stronie dołożyć. I kiedy przyjechałam z tych studiów i moi rodzice się rozwodzili, to biegałam z pokoju do pokoju, dzieląc suszarkę do włosów, widelec, talerz, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. Nie było to sympatyczne, ale ja kochałam oboje rodziców, rozumiałam i tatę, i mamę. Oni siebie w ogóle nie rozumieli. I nie chciałam, żeby się bardziej kaleczyli, rozmawiając ze sobą oko w oko, face to face. Tylko chciałam, żeby jak najszybciej dogadali się i się rozstali w jakim takim poczuciu spełnionego dobrze obowiązku. Nie wiedziałam wtedy, że już byłam wtedy mediatorką. I w całej komunikacji, w całej drodze komunikacyjnej, rozwoju komunikacyjnego, gdzie teraz uczę komunikacji społecznej i studentów i na kursach, kiedy mówię o komunikacji interpersonalnej, zauważyłam, jaką ścieżkę przeszłam. Od dziecka, które kochało czytać i opowiadało wszystkim bajki, zawsze na koloniach opowiadam bajki, wszyscy słuchali bajek, bajki. Mariolka opowie bajkę. Do czasów, kiedy weszłam w wiek dorastania i byłam tak zwaną żyletą, miałam taki dowcip cięty, tak niszczyłam wszystkich, którzy mi się nie podobali. Do czasów, kiedy doszłam do wniosku, że słowo może zabijać, ale może łączyć, że słowo trzeba oszczędzać, że słowo jest piękne i ważne. I że komunikacja, dobra komunikacja może budować, a zła może bardzo niszczyć. Stąd ścieżka zaprowadziła mnie na drogę mediacji. I ciągle jestem zdumiona, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać tam, gdzie powinni szybko rozwiązywać konflikty. Dlatego też dzisiaj na koniec chciałam jeszcze Państwu powiedzieć o mediacjach rówieśniczych. Jestem fanką porozumień, budowania dobrostanu społecznego. Jestem tylko malutkim, małym doktorem u schyłku swojego życia zawodowego, ale przecież ktoś będzie budował to życie społeczne. To będziecie Wy i to jesteście Wy. Wobec tego program mediacji rówieśniczych, o których chciałam słów kilka powiedzieć, jest tym, co proponuję, a co tak z takim trudem zaszczepia się w Polsce, gdzie mediacja jest przyjmowana niechętnie, z oporem i nie, to jest nauka umiejętności społecznych. Komunikacja jest umiejętnością społeczną, interpersonalna. Mediacje, negocjacje są umiejętnością społeczną. Tego można się po prostu nauczyć. A skoro jest to dobry patent, skoro to jest dobre narzędzie, to dlaczego nie posiadać go w naszym trudnym życiu? Mediacja rówieśnicza, proszę zauważyć, mediatorem rówieśniczym może być już 12-letnie dziecko w szkole. Mediatorem, zgodnie z ustawą w Polsce sądowym, stałym mediatorem może być osoba, która skończy 26 lat. Czyli macie 14 lat ćwiczeń na to, żeby zostać właściwym mediatorem. 12-latka może prowadzić mediację, ale kto to ma być tym mediatorem w szkole? To nie musi być najlepszy uczeń. Żebyśmy nie mylili pewnych pojęć, to być osoba godna zaufania. Osoba, której mogą zaufać inni, wiedzą, że nie wyklepie, nie wygada i rozsądnie podejdzie do ich problemu. Powiedziałabym jeszcze tak, dzieci i młodzież szybciej rozwiązują problemy, nie mają tylu filtrów, tylu kalk swojego życia, nie przekładają tego na konflikty, tylko szybko załatwiają sprawy. Jacek z Piotrkiem szybko się pogodzą, ale ich mamusie poza piaskownicą będą się dalej tłukły. A więc zostawmy dorosłych na chwilę, bo oni są niewyuczalni, ja wam to mówię. Naprawdę, dorośli są niewyuczalni, ludzie w wieku waszych dziadków są niewyuczalni, oni mają na to swoje patenty, Pawlaka, Kargula, agresje, manipulacje, sądy. Młodzi, wasi rodzice już przychodzą do mediacji, ale dalej nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nadzieja jest w was, proszę bardzo. Mediacja rówieśnicza. Dlaczego? Dlatego, że w mediacji rówieśniczej właściwie obowiązują trzy zasady. Pierwsza to mówi jedna strona, druga jej nie przeszkadza na zmianę. Mówisz o swoich uczuciach i zgadzasz się na poszukiwanie rozwiązania. To są tak proste zasady i tak piękne do załatwienia w każdej chwili. Czyli uciekamy przed przemocą, przed strachem, przed niemocą, ponieważ możemy usiąść i porozmawiać o tym, co nas boli. Oczywiście to musi być pewna kultura rozwiązywania sporów. Pod hasłem rozumiemy swoje racje, więc idziemy na mediację, albo w bezpiecznej szkole być wolę, doceniam mediacji rolę. Takie hasła pisaliśmy sobie w stowarzyszeniu mediacyjnym. Mediacja rówieśnicza uczy odpowiedzialności. Mediacja rówieśnicza uczy rozwiązywania konfliktów, uczy komunikacji. Mało tego, rówieśniczy mediator, jak powiadają doświadczenia z Ameryki, bo Ameryka bardzo mocno w to weszła, Stany Zjednoczone, tam w ponad 5000 szkół mediacji obowiązują, przy czym nie mam pojęcia, czy to jest dobry wskaźnik, czy nie, bo nie wiem, ile w ogóle tam jest szkół, ale w 5000 już jest ta mediacja.
Więc oni przechodzą z tymi umiejętnościami do swoich środowisk i dzieci, które często są trzecią stroną konfliktu, młodzież, potrafi wejść do rodziny i pogodzić rodziców, ciotki, babki, sąsiadów, kolegów i tak dalej. Czyli płynie, ta fala płynie, fala dobrostanu, fala dobrych sytuacji, dobrych relacji społecznych. Wcale to nie jest łatwe, nie ukrywam. Dlatego też mówię o tej trzeciej stronie w konflikcie. Tak wygląda trzecia strona w konflikcie, która może posiadać narzędzie godzenia skonfliktowanych stron. A na koniec chciałam Państwu opowiedzieć anegdotę o dwóch mnichach. Mam nadzieję, że uda mi się to powiedzieć w miarę sensownie. Z klasztoru wyszło dwóch mnichów. Klauzula ich klasztoru mówiła o tym, że nie wolno dotykać kobiet im. Idą sobie i idą, nad rzeką spotykają płaczącą młodą kobietę. Mówi ten stary krzy. A co ty tutaj tak siedzisz i płaczesz? Młody nie odzywa się. Klauzula to klauzula. Nie dotyka, nie patrzy, nie rozmawia. A ona płacze i mówi, że ma lekarstwo dla rodziców, które musi zanieść im na drugą stronę, na drugi brzeg, ale nie przejdzie przez rzekę, bo rzeka ma wartki nurt i wezbrała przez ten czas, kiedy ona to lekarstwo zdobywała. Więc starszy mnich, niewiele mówiąc, wsadził sobie na barana i przetransportował na drugi brzeg. Tam ją zestawił i poszedł dalej, a młody za nim idzie. Idzie i nic nie mówi. Idą godzinę, nie mówi, drugą, nie mówi, trzecią. W końcu mówi, ale o co chodzi, no czego się nie odzywasz? Tak, mówi, złamałeś zasadę, taki doświadczony mnich. Mówi, ja złamałem zasadę, jaką? Dotknąłeś kobiet, wziąłeś ją na plecy, przeniosłeś. Mówi, widzisz, ja spotkałem problem, wziąłem go na plecy, zdjąłem ze swoich pleców i o nim nie pamiętam, a ty do teraz go nosisz na plecach. Wniosek jest taki, jak spotkasz i staniesz twarzą w twarz z tak trudną sytuacją, jaką jest konflikt, nabierz odwagi, nabierz powera, uruchom energię, załatw sprawę, zostaw za sobą i idź dalej, bo czeka tam następny konflikt. Dziękuję bardzo.